Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie na kolejnym już siódmym wykładzie tegorocznej czwartej edycji klas akademickich i jednocześnie wykładów akademickich. Kolejny dzień wojny, trudnej wojny. Za naszą wschodnią granicą, ale dzisiaj byśmy chcieli troszeczkę od tej wojny odpocząć i przeniesiemy się do czasów odleg odleglejszych, do wieku XVI, XVII i XVIII, czyli do tak zwanej epoki nowożytnej. Yy, dlatego, że dzisiejszy wykład wygłosi pan profesor Maciej Forycki. Pan profesor Maciej Forycki, którego serdecznie witam w naszym studiu. Jest obecnie kierownikiem zakładu historii nowożytnej do XVIII wieku na Wydziale Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przez cztery lata, w okresie 2017-2020, kierował, był dyrektorem stacji y, 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 Polskiej Akademii Nauk w Paryżu. Pan profesor mówi biegle w języku, oczywiście francuskim, także w kilku innych językach, nauczony no, wielkiego formatu. Jest autorem ponad 150 publikacji i w języku polskim, i w języku francuskim. Między innymi takich książek jak Anarchia Polska w Myśli Oświecenia, francuski obraz Rzeczypospolitej Szlacheckiej u progu czasów Stanisławowskich. Znakomita również książka, która była szeroko dyskutowana, także znalazła swoje reperkusje w różnych um, sympozjach, konferencjach, bo się szeroko do niej odnoszono. To jest, to jest książka o Stanisławie Leszczyńskim. Stanisław Leszczyński, sarmata i Europejczyk. Bardzo ciekawe spojrzenie na tego polskiego króla, no taką postać, yy, powiedzmy, o której no, bardzo wielu rzeczy możecie się dowiedzieć, jeżeli sięgniecie do tej książki, do czego was serdecznie zachęcam. Chorografia y, Rzeczypospolitej Szlacheckiej w encyklopedii Diderota de Lamberta, no, to była praca habilitacyjna, też, też znakomita. Tak jak powiedziałem, yy, to jest ponad 150 publikacji, <zysy> znakomity dorobek. Pan profesor dzisiaj przygotował dla nas wykład zatytułowany rezydencje władzy jako lustro ustrojów nowożytnych. My jesteśmy teraz, prawda, w, z, z, w jednej z takich rezydencji, jak widzicie. Czuję się tutaj ja dosyć nieswojo, Pan profesor bardziej swoje, bo na co dzień <grym> <grym> miał okazję bywać w takich, w takich miejscach. Szanowni Państwo, do trzech miejsc szczególnie nas pan profesor przeniesie do. Wenecji i Pałacu Dożów w Wenecji, do epoki renesansowej. No, oczywiście do Wersalu, prawda, tu się przeniesiemy do y, siedziby, y, no między innymi Ludwika XIV, ale oczywiście nie tylko, króla Słońce, ale przeniesiemy się także do Konstantynopola, czyli Stambułu, do Stambułu, czyli y, również zobaczymy rezydencję y, sułtanów tureckich i Jednocześnie dowiemy się coś o ustrojach despotycznych, jeżeli chodzi o Turcję. Szanowni Państwo, około godziny, jak zwykle, Pan Profesor będzie tutaj nam o tym opowiadał. Zachęcam wszystkich do zadawania pytań na czacie w drugiej części. Oczywiście jak zwykle będziemy mogli na te pytania, no mogli, na no, Pan Profesor będzie mógł odpowiedzieć. Być może sobie jeszcze podyskutujemy, oczywiście poprzez taką formę no hybrydową, czyli czat i my tutaj, my tutaj w studiu. Drogi Macieju, bo znamy się przecież prywatnie, bardzo dziękuję za to, że ja nie musiałem Ciebie długo namawiać do tego, abyś zgodził się tutaj do nas przyjść. To było tylko zapytanie kiedy, więc jesteś 16 marca to jest na żywo. Zapraszam cię serdecznie. Dziękuję uprzejmie. Witam e, wszystkich państwa bardzo serdecznie. No oczywiście podziękowania składam na ręce pana profesora Mariusza Męca za, e, dla wszystkich osób, które zorganizowały ten wykład e, przede wszystkim e, tutaj i merytorycznie i oczywiście technicznie e, jest to bardzo bardzo e, duży zaszczyt dla mnie, że mogę e, do państwa e, się odezwać i podzielić się troszeczkę e, moimi e, Refleksjami na temat właśnie tych rezydencji władzy, które chciałbym zobaczyć jako takie odbicie ustrojów nowożytnych. To są trzy ustroje, które Państwu tutaj zaprezentuję, takie najbardziej potoczne, europejskie, najbardziej klasyczne, bym powiedział, przykłady tego, w jaki sposób rządzono się w, właśnie w tych czasach, w czasach nowożytnych. Najpierw przeniesiemy się do. E, właśnie tak jak zapowiedział pan profesor, przeniesiemy się do Wenecji. Wenecja jest jednym z rzadkich przykładów w Europie e, systemu instytucjonalnego, który e, jest republiką. To jest państwo, którego suwerenem jest e, po prostu e, grono, to jest republika arystokratyczna, grono e, ludzi szerokie, e, które e, po prostu e, samo sobą niejako rządzi. Na czele tego państwa stoi Doża Wenecki, to jest władca, ale ten władca nie jest suwerenem, to jest republika. Podobnie jak w dzisiejszych czasach mamy republiki różnego rodzaju, między, nasz, między innymi naszą tu ojczyznę, no i suwerenem, jeśli państwo macie powyżej 18 roku życia, suwerenem w państwach republikańskich, oczywiście jest każdy obywatel. Tam jest system. Tak zwana republika arystokratyczna, więc to jest po prostu, mówiąc najkrócej, arystokrata, który ma prawa właśnie te obywatelskie. To jest pierwszy przykład. Jak mówię, mało było rzeczywiście w tamtych czasach odległych XVI, XVIII wiek, mało było tych republik w Europie. Poza Wenecją, Genułą, kilkoma innymi republikami włoskimi, na przykład mamy do dzisiaj najstarszą jedną z najstarszych republik. W ogóle na świecie. To jest to sławetne San Marino. Ono powstało jeszcze w czasach średniowiecznych i właśnie też w czasach nowożytnych istniało i przetrwało do, naszych, do, naszych, do naszej epoki. Natomiast e, następnie przeniesiemy się do e, tego najbardziej klasycznego m, e, przykładu, o którym dużo się mówi e, w szkole i podstawowej już i w e, liceum. E, to jest przykład oczywiście państwa Ludwika XIV jako pewien model e, właśnie absolutyzmu, e, władzy, która e, tak jakby skupiona w jednym ręku, skupiona w ręku e, właśnie e, króla e, słońca. Jesteśmy tutaj, bardzo ładnie to jest zrobione. Jesteśmy, za co jeszcze raz dziękuję, jesteśmy na tle właśnie tego miejsca, tej rezydencji, którą Ludwik XIV pobudował niemalże od początku. I to jest oczywiście ten wersal wspaniała, piękna, słynna rezydencja, będąca odbiciem, znowu lustro będąca odbiciem właśnie absolutyzmu klasycznego. Następnie, yy, udamy się do e, tego miejsca, które bardzo ważną rolę w historii odgrywało w czasach średniowiecznych, e, wcześniejszych również, e, starożytnych, e, czyli do drugiej stolicy e, tej rzymskiej, stolicy wschodniej, e, stolicy Bizancjum, e, czyli do Konstantynopola. Natomiast no, epoka nowożytna e, niejako Między innymi, jeśli chodzi o cezurę czasową o, o ten ważny rok dla pewnej części świata, czyli 1453, ta epoka nowożytna zaczyna się z dobyciem Konstantynopola przez Turków i w tym miejscu, gdzie dawniej były pałace cesarzy wschodniorzymskich, powstaje pałac sułtana. Bardzo ciekawa też rezydencja oddająca swoim, tak jakby kształtem, swoim swoją budowlą, swoimi e, m, zakamarkami różnymi, które sobie odwiedzimy, oddająca bardzo dobrze e, system władzy, który nazywamy despotyzmem. Tak jak absolutyzm Ludwika XIV jest powielany bardzo szeroko w Europie, m.in. w Austrii, m.in. w Prusach, e, wcześniej troszeczkę w Hiszpanii, tak jeśli chodzi o ten ustrój despotyczny, trzeci, który sobie omówimy, to tutaj w Europie tych despotyzmów nie mamy poza właśnie Turcją, e, sultanem, no i oczywiście tym przykładem, o którym dzisiaj nie chcę za dużo mówić, czyli przykładem rosyjskim, gdzie tam jest również ten system despotyczny. Tylko dwa państwa despotyczne w epoce nowożytnej. Szanowni Państwo. Ruszamy, więc na taką wycieczkę. Właśnie mam nadzieję, że z Państwa zainteresują też te ilustracje. Proszę się przyglądać im, bo jest ta prezentacja. Chciałem Państwu po prostu kilka słów przy każdej z tych ilustracji pokazać, mówiąc o rzeczach najważniejszych. Ruszamy do Wenecji i mamy najważniejszy przedmiot w każdej republice. No bo. W monarchiach możemy mówić o koronie, berło, e, i tak dalej wszystkie te atrybuty władzy, a tutaj mamy taki przedmiot, który jest zupełnie fundament, fundamentalny. Zarówno w Wenecji e, czasów e, bardzo odległych, bo to od IX wieku, e, już w czasach e, tych nowożytnych, aż do upadku e, e, najjaśniejszej Rzeczypospolitej Weneckiej, e, który nastąpił w końcu wieku XVIII, i ten przedmiot, Możecie Państwo zgadywać, co to, co to jest. Ten przedmiot jest dzisiaj we wszystkich republikach, a nawet monarchiach, które mają charakter demokratyczny, zupełnie fundamentalny i podstawowy. To jest urna wyborcza. Widać na tej ilustracji, że mamy taką urnę. Gdzie po dwóch stronach jest, jest miejsce na włożenie ręki i właśnie głosowanie, wybieranie władz, wybieranie samego doży weneckiego, to jest fundament i podstawa całkowita każdego systemu republikańskiego. No tu w tym wypadku dzisiaj wybieramy prezydenta czy, 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 czy członków Senatu, albo albo Sejmu, oczywiście władze też y, te y, regionalne, natomiast Wenecjanie y, y, wybierali DORZE, wybierali inne instytucje, znaczy członków innych instytucji y, politycznych. Głosowali w najważniejszych sprawach też dotyczących całego państwa. To gremium obejmowało około 3-4 tysięcy ludzi, którzy, jak Państwo zobaczycie, w tym pałacu właśnie dożów się znajdowali, gdzie obradowali o najważniejszych sprawach republiki i gdzie właśnie przede wszystkim oddawali ten głos wyborczy. To jest właśnie Republika. Respublika, czyli rzecz pospolita rzecz wszystkich, prawda? No w tym przypadku oczywiście wszystkich arystokratów, bo to takie czasy. Na czele tego państwa stoi Doża Wenecki, który tutaj widzimy na ilustracji bardzo dobrze, nie nosi korony, bo korona jest oznaką władzy zwierzchniej, właśnie władzy suwerennej. Doża Wenecki, tutaj jeden z dożów y, widzimy dobrze, a obok y, widzimy to, co na głowie właśnie y, doży y, się znajduje, atrybut jego władzy to jest czapka. Czapka Doży Weneckiego. Czapka Doży. Oznacza, mówimy dzisiaj o tych ustrojach e, nowożytnych, czapka doży do, oznacza, że on ma władzę wyższą niż arystokraci, jest wybrany e, jako ich reprezentant, głowa państwa, ale jednocześnie to jest tylko czapka, nie korona, nie suwerenność, tylko po prostu czapka, tak jak inni noszą czapki, ta jest wyjątkowo właśnie tak e, e, zrobiona, żeby, żeby pokazywała tą władzę wyższą, ale jednak... Pozostajemy w świecie, w świecie republikańskim, gdzie właśnie między innymi nakrycie głowy władcy jest tak jakby pokazuje, że on niewiele wyróżnia się od pozostałych obywateli. No i szanowni Państwo, ruszamy do tego wspaniałego miejsca, które do dzisiaj można po, po, podziwiać, mianowicie do Pałacu Dożów. Pałac Dożów Weneckich. Jest dzisiaj, jak Państwo będziecie podróżować, to przez tą Wenecję najpierw yy, później, znaczy najpierw musicie przepłynąć przez yy, kanały, yy, i tak na koniec dopiero ten Pałac Dożów yy, można yy, zwiedzać. Natomiast yy, w dawnych czasach, w czasach nowożytnych, w średniowieczu, yy, ten Pałac Dożów był po prostu takim oknem Wenecji na świat, taką witryną wspaniałości. No bo my dzisiaj od strony lądu przybywamy, natomiast wszyscy goście i cudzoziemcy przybywali w, od strony morza, od strony laguny. No i właśnie ten pałac, ta witryna właśnie świata weneckiego jest położony od, te, od tego miejsca, w tym miejscu, gdzie dopływano do, do Wenecji, do najjaśniejszej Rzeczpospolitej Weneckiej. Wspaniały pałac, który ma trzy fasady. To jest fasada, to co widzimy tutaj, to jest fasada od strony, od strony właśnie morza. Fasada taka reprezentacyjna. I jak mówimy, bo tym się dzisiaj zajmujemy, że rezydencja jest, rezydencja jest odbiciem, lustrem władzy i charakteru ustrojowego tego państwa, to właśnie Pałac Dożów od strony morza, najbardziej reprezentacyjnej, jest taki bardzo specyficzny. Mianowicie nie są to bynajmniej na tej fasadzie, za tą fasadą, pomieszczenia, które się znajdują, to nie są bynajmniej pomieszczenia, w których mieszka władca, to nie są bynajmniej pomieszczenia, które zajmuje apartamenty, które zajmuje Doża Wenecki. Tylko za tą fasadą znajduje się najważniejsza sala. E, najważniejsza sala e, całego pałacu, e, sala, w której obradują, e, w której obradują e, suwerenowie tego państwa, czyli właśnie e, ci arystokraci. To jest jedna z największych, a przez długi, długie wieki największa sala w ogóle w Europie, która może pomieścić 3-4 tysiące osób. E, coś niesamowitego. W Wenecji jest bardzo dużo turystów, trudno się ją zwiedza w dzisiejszych czasach, ale w tej sali, nawet jak jest wielu turystów, to oni giną zupełnie, bo ogrom tego pomieszczenia rzeczywiście jest fenomenalny. Tam obradują właśnie członkowie najważniejszej instytucji weneckiej, czyli członkowie Wielkiej Rady. Wielka Rada to jest zgromadzenie właśnie obywateli, wszystkich obywateli. Na czele tej rady, na Wielkiej Rady i jako przewodniczący y, oczywiście stoi Stoidorza Wenecki. Macie Państwo tutaj y, ilustrację y, pokazującą y, potęgę i siłę Wenecji w czasach średniowiecznych, w czasach nowożytnych. Wenecjanie y, prowadzili bardzo y, ciekawą politykę y, y, zagraniczną, mianowicie y, przez bardzo długi okres czasu nie, y, nie uczestniczyli osobiście. Jako, 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 jako państwo w konfliktach europejskich albo w konfliktach, które o, dotyczyły basenu Morza Śródziemnego, tylko prowadzili politykę, rozwinęli ją niesamowicie, politykę dyplomacji. Byli po prostu takim państwem, które potrafiło swoją potęgę w polityce zagranicznej mieć dzięki nie wojnie, tylko dzięki właśnie dyplomacji. I na tej ilustracji widzicie Państwo jak Doża Wenecki, już go poznajecie e, tutaj e, w centralnej części e, z tą czapką bardzo teraz e, elegancką, bo taką czerwoną, e, zostaje e, tak jakby uhonorowany uh, przez papieża w podziękowaniu za tym, że Wenecja swoją sztuką dyplomacji e, właśnie doprowadziła do tego, że e, Wenecja między innymi do tego, że Konflikty papiestwa z cesarstwem w czasach średniowiecznych zostały zażegnane. A przy okazji widać też w tle tej ilustracji właśnie Pałac Dożów, w którym, w którym ta cała władza się znajduje. I popatrzcie Państwo, bo to jest ciekawe, w w y, ustrojach y, o charakterze absolutnym, w monarchiach absolutnych czy w monarchiach despotycznych, zawsze y, władca jest na samym szczycie. Natomiast w Wenecji, jak się troszeczkę przyjrzycie przez, na tych galerii Pałacu Dożów, widać główki ludzi. Oni są ponad papieżem i ponad, i ponad Dożą, dlatego że to są właśnie suwerenowie. Oni będą zawsze ponad. To są właśnie członkowie Wielkiej Rady, tudzież arystokraci mający właśnie pełnię władzy w tej republice. No i widzimy z ilustrację kolejną z... Z, ze współczesnych czasów, gdzie objawia nam się druga fasada. Po prawej stronie jest fasada od strony morza, gdzie jest siedziba Wielkiej Rady, a od strony miasta jest druga fasada, za którą znowu nie znajduje się bynajmniej pomieszczenia czy pomieszczenia, apartamenty, nie znajdują się apartamenty doży weneckiego, tylko znajduje się najważniejsza, druga najważniejsza sala E, dla e, tej republiki, oddająca właśnie charakter jej e, ten instytucjonalny, ustrojowy. E, tą, e, tą salą jest sala do głosowań oddzielnie zrobiona od strony miasta, e, sala, w której odbywają się te najważniejsze akty polityczne w Republice, czyli głosowania właśnie z sali e, od strony morza przechodzi się do sali e, od strony miasta i tam dokonuje się po prostu tego aktu najważniejszego w, w Republice, czyli właśnie głosowania. Troszeczkę z tyłu widzimy bazylikę Świętego Marka, tu jest ten słynny plac. To na pewno niemal wszyscy z Państwa kiedyś trafią na, na, na to miejsce. No ale to jest miejsce też nie tylko bazylika, nie tylko inne wspaniałe budowle, ale przede wszystkim jeśli chodzi o ustrój, to właśnie Pałac Dożów i jego dwie przepiękne fasady. Od strony bazyliki fasady nie ma. Natomiast jest jeszcze jedna fasada, która jest od strony kanału. E, I tu odnajdujemy na tej fasadzie, właśnie e, za tą fasadą, pomieszczenia, w, której, w których mieszka apartamenty, w których mieszka Doża Wenecki na samym em, dole, na parterze, jakbyśmy powiedzieli. E, tam właśnie Doża ma swoje apartamenty. Zobaczcie Państwo, to jest najgorsza fasada, najmniej reprezentacyjna. A jeszcze w dodatku naprzeciwko tej fasady znajduje się y, tutaj taki czarny budynek widać, na począt a tutaj jest recina z epoki, y, na y, przeciwko tej y, fasady znajduje się więzienie. Y, czyli doża Wenecki, jak rano wstaje, i myśli sobie, tak, dobrze, można by było tą republikę obalić i. I, I zaprowadzić monarchię, zdobyć pełnię władzy, to wygląda przez okno i od razu widzi, że jeśli będzie takie, próbował robić, robić takie przewroty polityczne, to czeka go po prostu więzienie albo nawet śmierć, co w jednym przypadku jednego doży nastąpiło. Próbował obalić Republikę Wenecką i skończyło się to tym, że po prostu go ścięto. Przy tej fasadzie znajdują się też, to tylko napomknę, bardzo ważne instytucje weneckie, cały szereg, między innymi sądy, inne rady. Tam jest bardzo, bardzo dużo instytucji, dużo więcej niż w monarchiach, dlatego, że to jest republika i w każdej republice jest bardzo dużo instytucji po to, żeby po prostu nawzajem się kontrolowały i żeby właśnie tak jakby wspólnie rządzić, a nie, że jeden, jedyny człowiek. E, tak jakby tutaj e, działa. E, widzimy też e, tak jakby fragment e, taki e, ważny bardzo e, tej fasady e, od strony miasta, gdzie znajdują się takie drzwi, do dzisiaj zamknięte dla, e, dla turystów, e, to są takie przepiękny e, ten portyk, którym właśnie te drzwi e, są zarezerwowano tylko i wyłącznie dla e, członków e, suwerenów, członków Wielkiej Rady, gdzie znajdują się e, między innymi bardzo słynne i ważne takie e, elementy e, oddające tak jakby ustrój Rzeczpospolitej Weneckiej. To są, um, um, ponieważ ona tak jakby nawiązuje do e, czasów e, Bizancjum, do czasów starożytnego Rzymu, e, to znajdziemy tam bardzo wiele takich elementów, e, które e, symboli e, tego, że to jest kontynuacja tak jakby tego starego świata. Jednocześnie e, na tych ilustracjach widzimy takie kolumny. One zostały przywiezione z Akki. E, jak Państwo sobie przypomnicie, e, były e, wyprawy krzyżowe. E, Wenecja dostarczała statku i kontrolowała w czasach średniowiecznych przez jakiś czas też Konstantynopol i ten świat, świat bizantyjski. Zobaczmy jeszcze na chwileczkę, jak wygląda tak jakby wnętrze tego pałacu. Tam jest taki ogromny, wielki plac z bardzo słynnymi schodami, cud że tak powiem, perełka, te schody to jest perełka e, tego świata renesansowego, początek e, wieku XVI, po których to schodach właśnie e, wchodzą e, suwerenowie, czyli członkowie Wielkiej Rady, arystokraci, wchodzą do swojego pałacu. Choć to się nazywa Pałac Dożów, to to jest ich pałac, wchodzą do tego pałacu e, i tam odbywają się e, te wszystkie narady albo właśnie funkcjonują instytucje e, ustrojowe. Jak Państwo zobaczycie na rycinę po prawej stronie, to widać, jak ona jest wypełniona z czasów właśnie XVI, XVII wiek, jak jest wypełniona ludźmi i widać wyraźnie na tej rycinie tak jakby tą hierarchię społeczną. Na najniższych stopniach schodów stoi armia, która jest podstawą, czy żołnierze, którzy są podstawą tak jakby obronności. Powyżej, Stoi doża w, zielonym, w żółtym przepraszam, płaszczu w otoczeniu e, najważniejszej e, kolegialnej instytucji weneckiej, czyli Senatu, ludzi mądrych, ludzi, którzy są doświadczonymi politykami, ale powyżej e, w oknach znowu widzimy główki, e, to są głowy e, członków Wielkiej Rady. Oni są ponad wszystkim, bo to oni są właśnie e, suwerenami, i on są ponad, ponad Dożą weneckim. No i drodzy Państwo, przenosimy się do świata zupełnie innego, e, dlatego że żegnamy Republikę Wenecką, która ma bardzo ciekawe, ważne e, korzenie, e, tak jakby też naszego świata. E, przypominam Państwu, że e, Rzeczpospolita Szlachecka e, to też jest res. Publica, czyli właśnie Republika Szlachecka, która również ma ten system, że suwerenem w państwie nie jest bynajmniej król, tylko jest właśnie szlachta. To widać najlepiej, jeśli chodzi o sprawy polskie, widać najlepiej przy okazji tak zwanego bezkrólewia, gdzie nie ma władcy, a szlachta sama decyduje o tym, kto nim zostanie. Także te republiki to jest bardzo ważna, ważna sprawa e, dla naszego państwa również, no bo oczywiście Polska, Rzeczpospolita, obojga narodów e, Polska, Litwa e, i oczywiście część też Ukraina e, zostały po prostu takim świadectwem z epoki nowożytnej systemów republikańskich, systemów mieszanych, gdzie jest i władca, i właśnie ci obywatele, przy czym obywatele mają tutaj tą rolę wybierającą władcę, więc są ważniejsi, tak jak dzisiaj w naszym świecie. Natomiast przenosimy się, drodzy Państwo, do Wersalu, który oczywiście jest lustrem tego systemu ustrojowego, jaki, jaki nazywamy absolutyzmem. I Wersal. To jest rzeczywiście taki, takie odbicie w zamierzeniu samego władcy, w zamierzeniu samego Ludwika XIV. To jest odbicie jego władzy. Jak przypatrzymy się tej ilustracji, którą, którą widzimy, e, spróbujmy znaleźć samo centrum e, tego pałacu wersalskiego i zobaczmy, że od tego centrum budynek rozchodzi się, e, czy pałac po prostu, rozchodzi się promieniście. Tutaj w naszą stronę niejako. Naprzeciwko tego um, pałacu jest, um, jest miasto Wersal. Jego organizacja przestrzenna, urbanistyczna, to jest organizacja, która rozchodzi się promieniście, w, widzimy tutaj, w takie trzy, trzy ogromne aleje, no dzisiaj oczywiście istniejące tylko. Dzisiaj asfaltem pokryte, trzy aleje promieniście od pałacu idące. Natomiast, jak zerkniemy za pałac, widzimy tam taki wielki akwen wodny i widzimy ogrody wersalskie, przesławne ogrody wersalskie, które również promieniście od pałacu się rozchodzą, również na boki promieniście. To jest idea główna. Mówimy król słońce, a Wersal jest takim wielkim słońcem. Wszystko się promieniście rozchodzi od samego centralnego miejsca, a tym centralnym miejscem w pałacu, tym co jest dosłownie na samym środku, jest sypialnia królewska. Zaraz do niej zajrzymy. Natomiast zanim do niej zajrzymy, jeszcze wskażę Państwu jedną ważną rzecz. Ten wersal zbudowany przez Ludwika XIV niemalże od, od samego, od samego e, m, początku jest e, m, ułożony w taki sposób, że e, od strony tutaj miasta, czyli na dole ilustracji mamy wschód e, słońca, natomiast e, od strony ogrodów, tam daleko, 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 w, na tym obrazie jest idealnie zachód słońca. Idea tutaj jest kluczowa, bo tej ideologii właśnie jest bardzo dużo Ludwika XIV. Król ma w samym centrum pałacu swoją sypialnię, król słońce wstaje, tak jak wstaje słońce od strony właśnie jego sypialni. A później, zajrzymy tam też, król słońce kończy swój dzień. W um, e, galerii zwierciadlanej albo sali lustrzanej, Do tłumaczenia są różne, ale no to ładnie to brzmi, ta galeria zwierciadlana. Tam e, właśnie kończy się e, Dzień e, Króla słońce, e, tam e, słońce będzie zachodziło za horyzontem, a on będzie. E, po prostu zazwyczaj odbywać się będą tam czy to bale, czy przyjęcia ważnych gości, i tak dalej, i tak dalej. Także to ułożenie pałacu jest takim właśnie bardzo dobrym lustrem ustroju absolutnego, gdzie to słońce, król słońce jest fundamentem całego systemu. On decyduje o wszystkim. On po prostu w pewnym momencie swojego życia powiedział, że bierze yy, yy, po prostu pełnię władzy i już nikt nigdy nie będzie miał yy, tej władzy więcej niż tylko, yy, czy, czy nie będzie miał wpływu na yy, historię, yy, na politykę, na gospodarkę, yy, na, na kulturę yy, Francji yy, bez jego, że tak powiem, zgody. Ministrowie zostają, yy, tak jakby ich władza zostaje ograniczona. I nie będą już mogli tak jakby funkcjonować jak przedtem ci słynni na przykład kardynałowie Richelieu czy Mazarini, którzy mają, mieli bardzo potężną władzę we Francji. No, nie powiemy, że równą królowi, bo król zawsze był suwerenem, ale bardzo duży wpływ mieli na króla. Ludwik XIV bierze wszystko w swoje ręce i on będzie o wszystkim decydował. Szanowni państwo, y, co jest jeszcze ważne, żeby powiedzieć y, o tym wersalu, y, to jest to pytanie bardzo ciekawe, co w tym wersalu najwięcej kosztowało, bo koszt wybudowania tej ogromnej rezydencji jest niewyobrażalny. Jest to między innymi jeden z powodów kryzysów finansowych. Problemów gospodarczych Francji w wieku XVIII jest to jeden z takich, jedno z ziarenek do wybuchu rewolucji francuskiej. Ogromne koszty, ogromna ilość złota, którą Państwo widzicie tutaj, na ta wspaniała brama sk skądinąd odbudowana, E, jakoś tak mniej więcej z 8 lat temu dopiero, e, pokrycia dachu, e, złocenia w środku, malatury, same budynki, e, rzeźby właśnie, obrazy, e, no, e, te wspaniałe e, apartamenty, po prostu robiące ogromne wrażenie na współczesnych e, z tamtych czasów i na nas dzisiaj, to wszystko są koszty ogromne. Ale najwięcej w Wersalu kosztowała wcale nie budowla, Wcale nie wnętrza, nie cała ta organizacja, jakbyśmy sądzili, ale kosztowała woda. Takie, takie, taka dziwna rzecz. Otóż, jak Państwo e, widzicie na tej ilustracji, wersal jest położony na wzgór wzgórku takim, e, po dwóch e, stronach widzimy takie góry, które się wznoszą. Jak Ludwik XIV postanowił, że w tym miejscu chce zbudować swoją rezydencję, to e, mm, ludzie, którzy odpowiadali za budowlę, ludzie, których dzisiaj nazywamy inżynierami, budowniczymi, architektami powiedzieli absolutnie nie ma mowy. Dlatego że w tej dolinie, którą widać między dwoma między tymi pasmami górskimi, w tej dolinie, gdzie jest położony Wersal, mamy sytuację techniczną bardzo bardzo czy, czy geograficzną bardzo bardzo trudną mianowicie ta dolina jest pozbawiona wody nie przepływa przez nią ani żadna rzeka a to co się znajduje pod budynkami to co się znajduje pod kanałami to jest rodzaj E, takiej e, ziemi, e, która po prostu nie przepuszcza wody, bardzo trudno jest zrobić studnie, w zasadzie niemożliwe, e, i po prostu w tej całej dolinie wody absolutnie, absolutnie brak. Ale tu odnajdziemy, odnajdujemy ten wymiar absolutyzmu, który tak nie za bardzo jest podkreślany, a to jest bardzo ważna sprawa, bo absolutyzm to nie jest tylko pełna władza w sensie politycznym. Nie tylko pełna kontrola wszystkich dziedzin y, życia y, człowieka, y, tego poddanego króla, czyli gospodarka, kultura, y, sprawy właśnie, relacje społeczne itd., tak ale absolutyzm to jest również y, pełna kontrola króla nad wszystkimi sprawami, absolutnie wszystkimi, między innymi kontrola nad naturą. Król chce kontrolować również naturę. Bo wszystko musi kontrolować, bo jest absolutny. I tą naturę kontroluje w ten sposób, na przykład, że kiedy powiedziano mu, że absolutnie nie wolno tutaj wybudować yy, yy, pałacu, no bo nie ma wody i jest wielki kłopot, to król powiedział, po francusku ładnie to brzmi, Télé mon plaisir, taką mam wolę, tak chciałbym, żeby było i koniec. I władza absolutna polega na tym, że nie ma z tym dyskusji. Nie ma wody. No to trzeba ją sprowadzić. Wielkie, ogromne inwestycje hydrauliczne, e, wielka, wielkie pieniądze ogromne idące na to, żeby sprowadzać z odległych miejsc tą wodę do Wersalu, e, to jest ten największy koszt właśnie budowy tego pałacu, którego, który to koszt można było bardzo łatwo po prostu skreślić, bo wystarczyło ten pałac wybudować w innym miejscu. No ale król absolutny powiedział, że chce tu, i miał tu, pomimo, że koszty. Ogromne. Szanowni Państwo, tak jak tutaj obiecałem, udajemy się do samego centrum, do, do samego serca tego pałacu, czyli do sypialni Ludwika XIV i oczywiście późniejszych władców, władców Francji. W samym centrum pałacu jest sypialnia królewska. Bo sypialnia królewska jest symbolem tak jakby tego, tego tak jakby stałego przebywania władcy absolutnego właśnie w tym takim najważniejszym fundamentalnym miejscu. Król Francji w sypialni sam na tym łożu, które tutaj widzimy pod baldachimami, za barierą. Barierkami, który, barierką, którą widzimy, znajduje się poza tym leżący na, w nocy na, na, na podłodze jego lokaj, e, który w każdej chwili wykonuje królewskie rozkazy, ale król w tej sypialni pozostaje tak jakby tą jedyną osobą e, po to, żeby wskazać tak, jakby jego wielkość. I król e, Ludwik XIV, Zaprowadził we Francji taki zwyczaj, który miał tak jakby oddawać dodatkowo jego, jego, jego pełnię władzy, że właśnie jest, ta sypialnia jest od strony wschodu, słońce wstaje i później król wstaje, siada na tronie, który widać obok, 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 obok łoża, i przyjmuje kolejne grupy osób, którego codziennie rano. E, witają. To witanie króla jest takim ceremoniałem dworskim, bardzo, bardzo charakterystycznym, takim bardzo znamiennym dla e, tego systemu, właśnie e, ustrojowego władcy nowożytnego. E, kolejne grupy osób, jedne po drugiej, wchodzą do sypialni króla i mu się kłaniają. Najpierw najbliższa rodzina, Później dalsza, tak zwani książęta krwi, później osoby duchowne, osoby, które są związane z, po prostu z administracją państwową, ministrowie i inne dalej takie osoby, które jedna po drugiej przychodzą po prostu do sypialni, żeby pokłonić się słońcu. Ceremonia, która ma pokazać hierarchizację tego, tego państwa właśnie w kontekście tego, że król stoi na czele, później jest najważniejsza jego rodzina, później właśnie przedstawiciele duchowieństwa, czy też, czy też właśnie, właśnie no arystokracja. Jak państwo możecie podejrzewać, E, absolutnie nie bierze się pod uwagę innych stanów, czyli ani mieszczaństwa, ani e, tego e, chłopstwa, czyli razem tego tak zwanego stanu trzeciego. On, e, oni, ci przedstawiciele tych gremiów, nie mają absolutnie wstępu do e, tego pokoju. Jeśli przyjmiemy e, taką umowną, e, umowną e, liczbę, e, liczbę e, arystokratów i elit politycznych e, we Francji, to one tworzą mniej więcej do 1% całego społeczeństwa. Czyli inaczej mówiąc, w tym wersalu yy, w zasadzie widać wyraźnie, że yy, w tych ceremoniałach dworskich i tak dalej widać wyraźnie, że yy, stan trzeci, czyli 99% społeczeństwa jest absolutnie od yy, władzy odcięty. Dlatego też często nazywa się wersal złotą klatką, yy, czyli po prostu pałacem, w którym król niejako się e, no, zamknął e, i nie widział w ogóle e, tak jakby tego, co się dzieje, e, co, tego, co się dzieje e, w, e, w samym państwie. Za Ludwika XIV i XV jeszcze to tak jakby funkcjonowało e, z mniejszymi lub większymi problemami, no ale już za Ludwika, oczywiście, XVI e, ta złota klatka. Stała się takim symbolem kompletnego niezrozumienia e, sytuacji e, państwa francuskiego. No i w pewnym momencie ta złota klatka została zdobyta przez lud Paryża e, i król został sprowadzony z powrotem do stolicy, e, czyli do, e, do Louvru, e, a później. Twilerii, a później e, został po prostu ścięty na, gilotynę, na gilotynie. E, I tak, e, tak jakby tą, ten, ten, ta, ta, ta historia, właśnie którą rozpoczął Ludwik XIV, e, się e, dramatycznie zakończyła. Zapraszam teraz Państwa do wnętrz e, z drugiej strony pałacu, od strony zachodniej, e, gdzie mamy trzy duże. Dwa mniejsze, a jedno pośrodku duże pomieszczenia, te najbardziej też słynne sale Wersalu, mianowicie po środku jest galeria zwierciadlana, natomiast kiedy przybywa się do niej, to najpierw człowiek znajduje się w tak zwanej sali wojny. Króciutko przypominam, to oczywiście są długie historie, ale Ludwik XIV zaczął swoje panowanie będąc pięcioletnim dzieckiem, i w państwie francuskim mieliśmy do czynienia z jednej strony z wojną zewnętrzną, wojną trzydziestoletnią, krwawą, trudną i bardzo, bardzo nieprzyjemną, a z drugiej strony po tej wojnie zaczęły się, zaczęły się wewnętrzne problemy Francji. Coś, co nazywamy frondami, czyli inaczej mówiąc, swego rodzaju powstania różnych grup społecznych, przede wszystkim mieszczan i arystokracji, które chciały to pięcioletnie dziecko tak jakby sprawić, żeby to pięcioletnie dziecko właśnie odpowiadało im ich interesom, było na, na, ich, na ich zawołanie czyli jest zmniejszenie absolutnie tej silnej władzy monarszej. Ludwik XIV musi z matką Anną Austriaczką, musi uciekać z Paryża, musi chować się w tych zamkach pod, pod stolicą. No i to jest też jeden z powodów, dla których później... W samym Paryżu nie będzie chciał y, mieszkać, nie chce być zakładnikiem Paryża, y, tylko chce y, właśnie mieć swój własny pałac, nowy, y, właśnie ten Wersal. Natomiast z czasem y, to wszystko się uspokaja i y, właśnie ta sala wojny ma pokazać. To jest takie odbicie właśnie tej historii Ludwika XIV. W centralnej części tej sali znajduje się płaskorzeźba, widzimy ją tu po lewej stronie, jako, która przedstawia Ludwika XIV jako boga wojny. To jest ten, który przybył, były nie, niepokoje zewnętrzne, były niepokoje wewnątrz państwa, a on przybył młody i właśnie jako bóg wojny wszystkiemu. Wszystkiemu zaradził, zgniótł tam na tej płaskorzeźbie na dole pod koniem są ci wrogowie. Zgniótł tych wrogów, pozbył się ich i pełnie chwały uzyskał. No i po tym, jak opuszczamy tą salę wojny, mamy no, to bardzo, bardzo słynne, słynne miejsce. To jest właśnie galeria zwierciadlana, sala lustrzana. To miejsce, które jest taką perełką o, o, Pałacu Wersalskiego, e, to jest miejsce też, w którym działy się bardzo, bardzo ważne rzeczy w czasach nowożytnych. Ludwik XIV przyjmował tam e, delegacje z różnych państw, bardzo odległych czasami. E, między innymi jedną z poselstw takich bardzo słynnych było aż z Siamu. Czyli z dalekiego wschodu. E, no i e, ci ludzie, którzy przybyli do tego pałacu, byli zachwyceni. Ale oczywiście nie zapominamy o późniejszych czasach. E, tu w tej e, to przykra historia, ale jednak ją wspomnę. W tej e, galerii zwiększadlanej. E, po z, wojnie francusko-pruskiej, e, właśnie e, tak jakby e, z, zainicjowano, powołano do życia e, to państwo zjednoczone e, niemieckie, czyli e, Rzesze. E, później, to XIX wiek, później w XX wieku, i to jest bardzo słynne, bardzo znane, po I wojnie światowej, to właśnie w tej sali e, to wręcz kilkaset osób, więc to jest też ogromna sala, e, w, której, w której może zasiadać wiele, wiele, znajdować się wiele, wiele osób, wiele set osób, e, to w tej właśnie sali e, był tak zwany, e, odbywał się e, ten przesławna e, 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 konferencja w Wersalu, właśnie. Ta sala jest tak ustawiona, że jest od strony zachodu, więc wieczorem, jak są bale, to słońce o, o, oświetla tą salę, tu się kończy dzień króla słońca, odbija się, odbijają się te słońce. to słońce z okien po prawej stronie, odbija się w, tysiąc, w tysiącu luster, które są po drugiej stronie i rzeczywiście robi to ogromne wrażenie w żrandolach i tak dalej, robi to ogromne wrażenie. Na Także do tej sali warto jest wieczorem jakby co, e, tak jakby ją zwiedzać, bo wtedy to słońce niesamowicie ją oświetla. Natomiast e, na plafonie mamy e, przedstawione tak jakby, e, całe życie Ludwika XIV jako ciąg e, niekończących się, e, jakby to powiedzieć, zwycięstw na różnych polach. E, I ten plafon pokazuje, jakim wielkim władcą jest, jest Ludwik XIV. Jak Państwo pomyślicie, porównując do naszych czasów, to w państwach, w których tak jakby jest ta propaganda polityczna, dzisiaj to się odbywa oczywiście za pośrednictwem różnych mediów, telewizja, internet i tak dalej. Natomiast w tamtych czasach odbywało się to za pośrednictwem właśnie ty, tego medium, który, którym była, było malarstwo i to jest propaganda polityczna, tylko po prostu odmalowana na obrazach. I trafiamy, szanowni Państwo, do ostatniej sali, po sali wojny i całej historii Ludwika XIV. Wymyślił on sobie, żeby w ostatniej sali z tego, z tego trio umieścić właśnie na salę pokoju, że koniec jego całego panowania to jest, to jest po prostu pokój, który zaprowadza on w, we Francji i w Europie. No, ale szczęścia nie miał dlatego że po prostu jego koniec panowania Ludwika XIV to są wojny zewnętrzne i jest duży, duży problem, tak jakby, no bo nie można się przedstawić jako tego boga pokoju, skoro na koniec żywota ma się problemy wojenne. Więc ta sala była przygotowana, ale nie została tak jakby udekorowana. Następca Ludwika XIV, Ludwik XV... Kiedy tylko podpisał pierwszy większy pokój w prowadzonych przez siebie wojnach, zaraz skorzystał z okazji i na tym, w tej sali umieścił swój własny portret jako tego boga właśnie pokoju, który przynosi pokój Europie. To jest po, e, obraz, który widać tutaj e, po środku, e, to jest obraz, który dla nas jest bardzo cenny e, dla Polaków, dlatego że Ludwik e, XV dostaje e, tą gałązkę, tak jakby tutaj, e, pokoju e, od Europy, natomiast w zamian po y, 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 stronie prawej troszeczkę widać, a przede wszystkim na ilustracji, którą tutaj Państwo widzicie y, po prawej stronie na dole, widać, że dostaje też nagrodę. Otóż dostaje nagrodę od Bogini Płodności. Ludwik XV dostaje pierwszą dwójkę swoich dzieci: dwie córki, bliźniaczki, z których jest bardzo dumny, chociaż oczywiście w tamtych czasach najważniejszy jest y, następca y, y, płci męskiej. Jest bardzo dumny i od Bogini Płodności dostaje tą te dwie dziewczynki. Dla nas to jest bardzo ważne, dlatego że te dwie dziewczynki są nikim innym jak tylko córkami Marii Leszczyńskiej, żony e, Ludwika XV, królowej Francji, która pochodzi z Polski, która pochodzi z Wielkopolski wręcz. Więc tutaj taki ciekawy, w jednym z najważniejszych miejsc w Wersalu, ciekawy wątek, właśnie, który można, można, można przy, przywołać. Te, dwo, to dwo, te, dwoje, te dwie córki, które właśnie Maria Leszczyńska urodziła, które są nikim innym jak tylko wnuczkami naszego dwukrotnego króla Polski, Stanisława Leszczyńskiego. No i szanowni Państwo, tak jakby tutaj idąc bardziej jeszcze radykalnie, jeśli chodzi o te ustroje, ustroje nowożytne, po przedstawieniu tego ustroju republikańskiego, Wenecja, po tym jak zobaczyliśmy ustrój, który jest bardziej, bardzo scentralizowany i który jest wzorem dla bardzo wielu innych ustrojów w Europie nowożytnej, trafiamy do tego państwa, które jest despotyczne, gdzie rzeczywiście sultan ma tą pełnię władzy, bo państwo absolutne jest jednak ograniczone. Król na przykład nie będzie zabijał ludzi i zlecał morderstw, co najwyżej swoich wrogów wrzuci do więzienia i ci wrogowie w tym więzieniu po kilkunastu albo kilkudziesięciu latach po prostu umrą. No, ale nie jest mordercą w tym sensie, że nie ma tej pełnej władzy nad człowiekiem. Prawda? Szanuje też bardzo i y, nie wychodzi poza, y, poza y, tak jakby układ społeczny, który jest. Czyli na przykład nie zabiera ludziom majątków, y, nie, nie, nie traktuje, tak jakby nie, nie prowadzi swego rodzaju terroru w swoim państwie. Natomiast y, ten przykład najradykalniejszy despotyzmu, to nie ulega wątpliwości, to jest Rosja, bo tam pełna Pełna kontrola nad wszystkimi obywatelami należy do cara, ma prawo życia i śmierci. Jest również, tak jakby byśmy powiedzieli, właścicielem wszystkich ziem tego państwa. Na tym polega ten system, który nazywa się samodzierżawiem. No, przykładem drugim despotyzmu jest właśnie Turcja. Udajemy się, mieli państwo, do Konstantynopola, a raczej już teraz Stambułu, E, właśnie e, na wschód Europy, południowy wschód, i widzimy w e, centrum tego, m, tego miasta e, taki cypel ogromny. Ten cypel nazywa się Złotym Rogiem. E, to jest przepiękny, pie, przepiękne miejsce, gdzie właśnie, takie centralne zupełnie, gdzie właśnie e, tak jakby zorganizowano, uzbudowano, poszerzono e, z dawnych budowli. Pałac sułtanów tureckich. I ten pałac nazywa się Topkapi. Taką ma właśnie nazwę. Czyli po Pałacu Dożów, po Wersalu, trafiamy do Topkapi. Mamy tutaj na tej rycinie mniej więcej pokazaną makietę tego, tego, tego pałacu. On jest bardzo ciekawy w sensie takim architektonicznym. Przede wszystkim Niskie budownictwo. Nie ma tej, tego, tej, 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 tego monumentalizmu, tego, tego, żeby po prostu zachwycić przybyszów y, y, po prostu potężną, ogromną budowlą, czy to Pałac Dożów, czy to Wersal. Tutaj mamy inaczej. Mamy bardzo, bardzo dużo ogrodów, usytuowanie na Cyplu to widać. I mamy budowle, które y, po prostu y, są niskie. Są takie bardziej przyjazne, są po prostu nie są monumentalne bynajmniej, tylko są tak jakby dość byśmy powiedzieli zwyczajne. W samym centrum tego założenia znajduje się, tu widać na makiecie, więcej budowli. To jest ten zasadniczy, podstawowy, podstawowy pałac sułtanów tureckich. Pałac, do którego prowadzą trzy bramy, i tak jakby. Idea y, sułtańska jest taka, żeby y, po prostu y, przez kolejne bramy przepuszczać, to znowu ustrój, prawda? Przepuszczać pewne grupy najważniejszych ludzi w państwie. Przez pierwszą bramę będzie y, można przepuszczać, już momencik, przez pierwszą bramę widzącą tutaj na dole będą przechodzili... Mm, Będą przechodzili e, wszyscy oczywiście, no ale e, jeśli chodzi o tych, którzy nie, nie pójdą już dalej przez drugą bramę, to są przede wszystkim e, żołnierze, e, gwardie e, cesarskie, e, które. Gwardie cesarskie, które, które, które tutaj na tym placu, zaraz za pierwszą bramą, stacjonują, broniąc po prostu symbolicznie, oczywiście, bo Turcja jest ogromna i tam nikt by nie zaatakował, ale broniąc, stojąc przy swoim władcy. Później jest druga brama, widoczna, widoczna zasadniczo tak samo w samym centrum tego, tej makiety. Przez tą bramę przechodzą już tylko najwyżsi dygnitarze, urzędnicy, którzy będą obradowali, tam zaraz zobaczymy, będą obradowali w tym, w tym, w tym pałacu władzy, w pałacu sułtana. Natomiast przez trzecią bramę przejść może tylko jeden mężczyzna, wiele kobiet, mianowicie sam sułtan przechodzi przez bramę trzecią, bo tam się znajduje tak jakby jego e, harem, czyli właśnie jego tak jakby tutaj dwór e, e, dwór, e, dwór, dwór samego samego sułtana. E, I to jest takie centrum całe centrum e, e, świata. E, pomyliłem się, e, i oczywiście musimy o tym pamiętać, przez tą bramę również inni mężczyźni przechodzą. to są eunuchowie, to są ci, którzy po prostu są od strażowania nad całym haremem, nad całym dworem, no ale Państwo wiecie, że tak jakby swojej mięskości są pozbawieni. Szanowni Państwo, za pierwszą bramą mamy bardzo ciekawą budowlę. To jest budowla, którą wzniesiono w czasach bizantyjskich, kościół Hagia Eirene który to kościół e, służy, został przerobiony oczywiście e, w czasach e, po, po zdobyciu Konstantynopola, został przerobiony na meczet. Natomiast jak przyjrzycie się tej ilustracji po prawej stronie w głębi, na złotym tle jest krzyż chrześcijański. Dlatego, że w czasach nowożytnych Turcja była jedną z najbardziej, jednym z najbardziej tolerancyjnych państw w Europie. Tam, gdzie się toczyły wielkie bitwy, wojny religijne, Turcja traktowała, e, 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 no, oczywiście jeśli chodzi o islam, to, to są wyznawcy islamu, ale traktowała dwie pozostałe duże religie, czyli judaizm i chrześcijaństwo, jako religie związane z islamem. Nazywano to, te religie religiami ksiąg, e, i e, jeśli zdobywano e, kościoły, to bardzo często pozostawiano, e, e, tak jakby, wystrój tego kościoła e, w mniejszym lub większym stopniu nienaruszony. Także tutaj mamy w centrum tak jakby tego założenia rezydencjonalnego mamy bazylikę dawną chrześcijańską przerobioną na meczet, a gdzie jednak pozostają mozaiki chrześcijańskie i tego nikt nie niszczy. Talibowie pojawią się dopiero w XX wieku. Natomiast, natomiast w tamtych czasach Turcja jest bardzo, bardzo tolerancyjnym państwem w Europie. No i szanowni państwo, trafiamy za drugą bramę. Macie Państwo dywan, słowo w polskim języku yy, z tureckiego wzięte, tak samo jak sofa. Widzicie Państwo, że na sofach siedzą yy, przedstawiciele władzy. I oni sobie, tutaj siedząc na tych sofach, e, oni sobie e, debatują, rozważają. To są najwyżsi urzędnicy państwowi, którzy debatują nad sprawami e, wewnętrznymi, zewnętrznymi państwa, albo jak tutaj na tej ilustracji przyjmują gości e, z Europy. No bo tam daleko widzimy tych Turków e, z turbanami i tak dalej, tych Bejów i tak dalej, no, siedzących na sofach, a z przodu ilustracji widzimy europejsko ubranych. Dygnitarzy, posłów, którzy y, przybywają do, do y, właśnie do pałacu y, sułtańskiego. W tym miejscu znajdują się urzędnicy, oni debatują, ale samego, y, samego sułtana nie ma. Znaczy, teraz zobaczymy, że on jest, ale nie jest obecny w tej sali. Nie siedzi i z nimi nie debatuje. Sułtan, władca despotyczny, tylko przysłuchuje się obradom tego dywanu. Słucha głosów, które, które yy, wypowiadają yy, jego urzędnicy najwyżsi w sprawach yy, politycznych. Nad yy, w centralnej części ilustracji w takim półkolu pośrodku tego takiego srebrnego półkola, widzicie Państwo prostokąt. Ten prostokąt to jest okno, które jest przykryte yy, zasłoną ciemną, za tym oknem właśnie w zupełnie innym pomieszczeniu, yy, Siedzi albo nie siedzi, bo może robić co chce. Siedzi sułtan i przysłuchuje się, co jego urzędnicy mówią. Jeśli jakiś urzędnik będzie mówił coś, co się sułtanowi nie spodoba, no to głowę straci. A jeśli jakiś z kolei będzie bardzo mądry, to będzie awansował. Sułtan słucha głosów różnych, tych sporów wewnątrz swojego, swojego Gremium, gremium współpracowników i po prostu jest tak, jakby tutaj wyraźnie widać, że to jest ta władza despotyczna. On z nimi nie rozmawia, on tylko ich wysłuchuje. Zadane są tematy, on wysłuchuje, a później sam podejmuje decyzje. No i wreszcie mamy to miejsce, też gdzie oczywiście sułtan przebywa. To jest tak zwana brama szczęśliwości. To jest ta trzecia brama, ostatnia brama w tym pałacu. Za nią właśnie znajduje się harem. Tutaj na placu przed tą, przed tą bramą, w samym centrum ilustracji, tam pod tym baldachimem, widać wyraźnie postać siedzącą, do której wszyscy tak jakby zmierzają, której wszyscy chcą, chcą się pokłonić. To jest właśnie sultan siedzący na tronie, przyjmujący gremia różne, tutaj w tym wypadku są Bejowie, przedstawiciele prowincji i tak dalej, którzy e, składają mu hołd. I tak jak mówiłem, za tą bramą już e, Państwo e, tak jakby e, nie spotkacie już urzędników, nie spotkacie oczywiście, w, tutaj na tym placu nie spotkacie żołnierzy, tam nie spotkacie urzędników, tam już jest tylko harem, jest tak jakby miejsce, tutaj widzimy ten harem, harem to jest ten, ten dwór, pałac samego, samego sułtana, który po prostu w czasie wolnym, jedni mniej, drudzy więcej, ale spędza właśnie czas w gronie swoich żon, kobiet. Które mu n, usługują, które są jego n, kochankami, n, żonami n, i, n, i po prostu n, tam przebywają. To jest bardzo ciekawe miejsce, bo ono oddaje bardzo mocno też. Ciekawą rzecz, mianowicie te damy, które są przy sułtanie, one są bardzo, bardzo wykształcone, świetnie potrafią czy to muzykę, muzyką się interesują, czy to malarstwem, czy literaturą. To jest bardzo, bardzo wysoko stojący, jeśli chodzi o sprawy kulturalne, intelektualne, dwór cesarski. Szanowni Państwo, dziękuję Państwu za uwagę, yy, właśnie zwracając uwagę na to, że w czasach nowożytnych mamy różne ustroje w Europie, yy, przede wszystkim znamy najlepiej ten ustrój ym, absolutny, państwo króla słońca, ale zwracam Waszą uwagę na to, że oczywiście bardzo ważną rolę odgrywają też republiki. One są tak jakby u zarania naszych czasów, ym, naszego, 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 naszych systemów yy, na zachodzie Europy yy, i na świecie, yy, ale też właśnie są te yy, światy despotyczne, yy, które też mają swoje rezydencje, oddające niejako ważność. Ważność tej władzy. Uprzejmie dziękuję. Bardzo dziękuję panie profesorze, za tą znak peregrynacji za tą wycieczkę. <laughs> Tutaj w ciągu tych 60 minut no, mogliśmy być aż w trzech różnych miejscach i w trzech różnych epokach historycznych. Wenecja, Wersal i na końcu Stambuł. Bardzo pan, panu profesorowi dziękuję mm, za ten fascynujący wykład. Państwa zapraszam do zadawania pytań na czacie. Będziemy tutaj obserwować, czy takowe się pojawią. No, mam nadzieję, że tak, że tak. Panie profesorze, pan profesor wspomniał o Rosji. No, jest taki, a nie inny kontekst, w którym żyjemy i nie możemy też od tego abstrahować. Czy yy, to, co widzimy w sensie symboliki, w sensie tego dystansu, jaki utrzymuje Putin, no nie tylko chodzi mi o ostatni okres, ale w ogóle ten czas jego prezydentury, zwłaszcza już ten okres powiedzmy po 2010-2012 rokiem. Czy pan profesor dostrzega w, sa w samej tej sferze właśnie symbolicznej również yy, wspomniany despotyzm? No to jak najbardziej. To y, jeśli y, pan profesor pozwoli, no to cofnę się przede wszystkim najpierw do samych początków y, y, tego państwa rosyjskiego. Pamiętajmy, że y, i to tak jakby trwa w tym długim trwaniu historycznym to się może zmieniają się epoki, ale tak jakby wszystko mm. zostaje, ta istota, ten kościel zostaje taki sam. Y, początki y, państwa y, rosyjskiego Moskwy. E, państwa Moskiewskiego, e, to jest e, ten moment, kiedy e, mamy e, wiele e, państwewek, grup, tak jakby tutaj, e, grup e, tych politycznych, które ze sobą rywalizują. To są Słowianie. I w pewnym momencie przychodzi ruryk, czyli człowiek, który, który jest waregiem, jest ze świata germańskiego i narzuca swoją potężną władzę, potężną wolę. A jego wojowie, stają się elitą państwa. To tylko, żeby pokazać na początku. Państwo zostaje tak jakby pozbawione tego wpływu spo społeczeństw, tego, bo tam były republiki wschodnie i tak dalej. Mhm. To, to, to wszystko zostaje niejako zduszone i jest coraz więcej tej centralizacji. Aż w czasach nowożytnych ym, jest już w, pełnym, ym, w pełnej krasie rozwinięto te, to samodzierżawie. Właśnie to, że car jest Bogiem. No zresztą religijnie to, to wiemy też, że to jest ten trzeci Rzym i że ta władza, to widać dzisiaj również, prawda, że władza Cara, czyli Cara Putina dzisiaj i władza cerkwi tej moskiewskiej to jest jedna władza i cerkiew jest poddana całkowicie despocie. Przychodzi wiek XVIII i to się bardzo, bardzo centralizuje za czasów Piotra I. Y, bardzo dobrze znanego, no, despoty pierwszą, że tak powiem, pierwszej wody y, z jego ekscesami y, różnego rodzaju, a później zostaje to utwardzone jeszcze bardzo mocno przez Katarzynę II, która, y, która oczywiście pełni władzy y, tej despotycznej y, y, bierze. Y, mało tego, jeszcze jest popierana przez niektórych intelektualistów Zachodu. Oni uważają, że to jest, y, prawda, osoba, która która, ne, która e, po prostu jest takim despotą oświeconym, że zaprowadzi właśnie nowy, nowy świat, nowy, nowe społeczeństwo, i tak dalej, i tak dalej. Ona udaje, że to robi, ale tego nie robi. E, to mniej więcej jak Putin i czasy właśnie te, kiedy no, do mhm. tego momentu, kiedy, kiedy zachód się nie zorientował wreszcie, że jego właśnie władza, to jest taka władza, jak do, za dawnych czasów po prostu. No, czyli inaczej mówiąc, jest pełna, pełna kontrola nad wszystkim, również co widzimy dobrze w czasach nowożytnych. Kontrolę nad umysłami, prawda? Mm -hmm. to, jest, to jest właśnie to. Tak, my tutaj tydzień, dwa tygodnie temu na poprzednim wykładzie pani profesor Agnieszki Sawicz, no troszeczkę rozmawialiśmy sobie tutaj o tej kontroli nad umysłami, o hmm. właśnie o trollingu, prawda, w jaki sposób tutaj te służby y, y, rosyjskie pracujące oczywiście na rzecz Kremla to hmm. rozwinęły i to na całym świecie, jak, jakie to było mocne, ale, ale mamy pytanie, panie profesorze ze szkoły z dlaczego ustrój republikański w Wenecji sprawdził się lepiej niż u nas w Rzeczypospolitej Szlacheckiej? Czy to jest Kwestia mentalności czy sąsiedztwa. Szanowni, dziękuję za pytanie. Pozdrawiam miło Pleszew. Korzenie mojej rodziny są z okolic, <laughs> więc bardzo, bardzo miło pozdrawiam. Dziękuję za pytanie. Odpowiedziałbym w ten sposób. On się tak naprawdę lepiej nie sprawdził. Wenecja prze, po prostu tak jakby upadła niewiele lat po upadku Rzeczpospolitej. E, tak to się stało. E, te ustroje republikańskie czasów nowożytnych były tak jakby z jednej strony. Bardzo, bardzo fajne pytanie. Z jednej strony było, były, ym, tak jakby wyprzedzały swoją epokę, bo to była epoka wielkich mocarstw i jeszcze XIX wiek, to jeszcze jak Państwo zobaczycie, te wielkie mocarstwa w XIX wieku, to jest po prostu, w, w większość krajów z dawnych czasów znika gdzieś, bo są po prostu pochłonięte przez mocarstwowość i, 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 i potęgę i siłę. E, tak się stało z Rzeczpospolitą, tak się stało też z Wenecją, tak się stało z wieloma republikami włoskimi zabranymi przez Habsburg, Um, one wyprzedzały pod względem ustrojowym swoją epokę, ale ta epoka, to była epoka monarchii, coraz silniej się, um, tak jakby wzmacniały, e, które się coraz mocniej e, wzmacniały i które po prostu pochłaniały inne, inne terytoria. No, epoka monarchii się skończyła z I wojną światową, w sensie, że, 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 że te państwa, się rozpadły i powstały te wiele państw narodowych, no ale po prostu odpowiedziałbym w ten sposób jednym zdaniem, że no, no, no te państwa nie miały szansy, żeby się utrzymać. Myśmy za 5.12 zrobili piękną sprawę, to jest konstytucję 3 maja, wielką reformę w duchu bardzo nowoczesnym, no ale cóż z tego, skoro byliśmy otoczeni przez barbarzyńskie po prostu systemy, systemy ustrojowe, właśnie te monarchie. Także dziękuję bardzo za pytanie. Mhm. Pytanie tutaj, bo się pojawiło kolejne, ale jeszcze nawiążę, że rzeczywiście niezwykle ciekawe i, i bardzo inteligentne, dlatego że mhm. ten problem, dlaczego żeśmy my upadli, Rzeczpospolita? Prawda? Obojga narodów, czy, czy w XIX wieku na ten temat dyskutowano i w Krakowie i w Warszawie powstały dwie mhm. przecież słynne szkoły historyczne, mhm. krakowska i Warszawska, ale właśnie zastanawiano się, czy to jest właśnie problem mentalny, tak mhm. jak tutaj było zadane, czy problem usytuowania mhm. geopolitycznego mhm. sąsiedztwa, więc mhm. bardzo ciekawe pytanie. I mamy kolejne niezwykle też ciekawe pytanie Karola, pana Karola Wojdaka. Czy można mówić o republice, gdy 80-90% społeczeństwa nie ma praw wyborczych, a praktycznie ta lud? sprowadzona jest do niewolnictwa. No, myślę, że to jest odniesienie do Rzeczypospolitej mhm. Szlacheckiej, być może do Wenecji też. Tak, to zdecydowanie, to panu Karolowi bardzo serdecznie dziękuję za to pytanie, bo to musi zostać postawione bardzo mocno i twardo. To znaczy tak, o republice po prostu trzeba mówić, bo to jest system republikański i rzeczywiście jest podział władzy w elitach, i tak dalej, jest ten podział władzy między wielu, a nie tylko jeden człowiek. Nie? Czyli republika jest, jest, tak jakby tutaj nie ma wątpliwości. Natomiast pan Karol ma bardzo dużą rację, bo u nas ta republika Rzeczpospolitej to jest około 10% społeczeństwa. Prawda? I, i na, do tego się to ogranicza, a reszta społeczeństwa nie ma praw wyborczych i ma różną. Tak jakby kondycję społeczną. Są mieszczanie, w Polsce jest ich mało stosunkowo w, sto, w porównaniu do, do, do świata zachodniego, no oni nie są nie, jako nie, niewolnikami. Po prostu y, ta tak jakby, ta władza y, należą, oczywiście te, te miasta należą do szlachty, y, albo do duchowieństwa, albo do króla. E, ale e, tak jakby ta, to mieszczaństwo w ramach tych różnych grup się e, organizuje, e, mają swoje przedstawicielstwa, mają swoje sądy, mają swoich wójtów, burmistrzów i i tak I tak jakby e, pomimo, że miasto należy do kogoś, to ta władza w mieście się, się w miarę tak jakby tutaj e, jest e, tak jakby samorządowa. Nie? To, to jest ważne. E, czyli tutaj nie ma niewolnictwa, mówiąc najkrócej, odpowiadając na to pytanie, nie ma niewolnictwa jeśli chodzi o, 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 omieszczam. Natomiast e, oczywiście jest, są chłopi, e, różna kondycja w zależności od tego, jaki chłop ma jakie, jakie, e, jaką, jaką, jaką pozycję wobec e, zazwyczaj swojego pana czy zwierzchnika. E, I tutaj e, bardzo się cieszę, panie Karolu, że użył pan tego słowa niewolnictwo, bo e, w Polsce mówi się e, bardzo często. i w podręcznikach mówi się o pańszczyźnie, chłop pańszczyźniany i tak dalej. No trochę się oszukujemy. Pan Karol się nie dał oszukać. Chłop pańszczyźniany to jest niewolnik. To jest ktoś, kto należy po prostu do swojego pana i tyle. I nie może tak jakby uciec od tego, tego stosunku feudalnego. Tak w Wenecji nie jest. W Wenecji to już zniknęło i na zachodzie Europy ta pańszczyzna tak jakby zanikła. W, w, na przełomie średniowiecza i czasów nowożytnych. Natomiast u nas ona została, więc chłop ma niewiele możliwości ucieczki od tego, tego stosunku niewolniczego. I rzeczywiście. Oczywiście to niewolnictwo to nie jest to, że że, tam, no, że się jakoś na, na wielką skalę prześladuje tych ludzi. No ale zdarza się to oczywiście i tak jest. Chłop ma tak jak sobie pomyślę teraz, to jedyną szansą na prawdziwą ucieczkę, to jest po prostu zbiegostwo chłopów, czyli inaczej no, mówiąc, bardzo ciekawy proces, początki tego państwa, które dzisiaj, o którym dzisiaj myślimy, czyli Ukrainy, kozaczyzna, państwa, które jest rzeczywiście tak jakby u, u, u fundamentu zbudowane z wielu, wielu mm. ludzi, którzy uciekli od, od niewolnictwa i, i, tak, jakby zaprowadzili sobie swój własny kozacki po, porządek. Prawda? Mhm. Bardzo dziękujemy za to pytanie. Pan profesor Klaudiusz Święcicki, znany nam dobrze. Gratuluję panu profesorowi świetnego wykładu. Temat na kolejną książkę. Jak rozumiem, książkę, która miałaby tytuł Rezydencję władzy jako lustro ustrojów nowożytnych. Także. Bardzo też serdecznie pozdrawiamy pana profesora Klaudiusza Święcickiego. Pleszew nas tutaj, a zwłaszcza pana profesora, serdecznie pozdrawia. Tym bardziej, że tutaj pan profesor ujawnił swoje jakieś tam powiedzmy no rodzinne tak. korzenie, tak? Foryc, nazwisko Foryckie jest dość rzadkie w Polsce i rzeczywiście jest miejscowość niedaleko Pleszewa, gdzie skąd, o, tak jakby gniazdo takie rodowe, skąd wszyscy się e, rozeszli. Wszyscy Foryccy, tak? Tak, tak. tak. Wszyscy jesteśmy no to to. a tam, w tamtych terenach jest nas mhm. najwięcej. Także bardzo, bardzo pozdrawiam też Pleszew, dziękuję. Też zachęcam Państwa po prostu, żeby troszeczkę, to jest bardzo ciekawa rzecz, żeby troszeczkę sobie powchodzić na strony internetowe tych yy, rezydencji. One są, wszystkie trzy rezydencje mają świetne strony internetowe i można sobie na przykład do, w Pałacu Topkapi, jak się wejdzie odpowiednio, to można iść tak jakby tymi yy, pomieszczeniami mhm. i sobie po prostu je zwiedzać, yy, widzieć, obracać się i tak dalej. Wersal ma świetną stronę internetową, ogromna ilość zdjęć, są języki, Państwo dobrze znacie yy, zazwyczaj angielski, są tłumacze, oczywiście, te, te, te tam, translatory. Naprawdę warto, jak, jakby tutaj, też zwrócić uwagę też na inne rezydencje. I na przykład, kiedy macie jakieś wypracowania z historii, y, czy, czy jakieś tematy, to przecież rezydencje istnieją i w czasach starożytnych. Mamy takiego króla słońca, Echnatona, y, który też chciał być słońcem w swoim Egipcie i zmienił. E, zasady funkcjonowania tego państwa. Mamy, e, mamy inne rezydencje z innych czasów. E, Słoneczko Karpat, czyli Czałczesku na przykład, jego wielki pałac Ludowy, wzorowany na Wersalu też. To są, to są ciekawe tematy, takie mniej znaczy, bardziej oryginalne, mniej takie sztampowe niż za zajmowanie się na historii, tylko tymi klasycznymi tematami, mhm. e, które, które, mamy, e, które mamy po prostu w podręcznikach. A jeszcze jedno, o, gniezno bardzo też pozdrawiamy. Pani ekonomik, Justyna, dziękuję. ekonomik, tak zgniezna. Pani jest z tym na Grycman Dziumak, pani profesor, opiekunka grupy. O, to panią profesor kłaniamy się nisko, miło pozdrawiamy. Chcę państwu powiedzieć jeszcze jedną rzecz. W Polsce. Była, było naśladownictwo tego, tego Wersalu, no bo Rzeczpospolita Wenecka i Rzeczpospolita Szlachecka to miały kontakty bardziej takie kulturalne, polityczne i tak dalej, ale no nie było na śladownictwo Pałacu Dożu. Natomiast jeśli chodzi o Wersal, mamy bardzo ciekawych, dużo, dużo, dużo budynków, budowli, które były zniesione właśnie na, na, tym, na tym, na przykładzie tej rezydencji. Ale mamy też jedno miasto, które zostało właśnie, w, tak jak y, było na tej ilustracji, zrobione w kształcie słońca. Y, to miało być słońce, y, słońce robotnicze. Miasto całe powstało jako wzór wzorów w, w, w czasach stalinowskich wzór wzorów państwa ko znaczy miasta komunistycznego. I to jest Nowa Huta. Nowa Huta. Mhm. Ona po prostu też jest promieniście, tylko te promienie nie oznaczają króla słońca, oczywiście, tylko oznaczają władzę robotników, władzę ludową i tak no i w centrum stanął pomnik Lenina, no tak? tak no oczywiście. <laughs> robotnicy musieli mieć swojego przecież tak, też tak, tutaj tak. idola. Tak, tak to, 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 świetnie, świetnie właśnie to, to, nigdy o tym nie pomyślałem, Świet, świetna uwaga, bo y, tak samo w centrum, tak jakby przed pałacem stał pomnik Ludwika XIV, mhm. no to jest właśnie to. Także więc nie tylko rezydencje władz czy, czy układy urbanistyczne oddają, że tak powiem, czy odbijają ustroje czasów nowożytnych, ale także współczesnych, jak się, jak się jak się okazuje. To jest niezwykle ciekawe, co Pan Profesor nam tutaj pokazał, bo to nie tylko taka była sobie, jak zażartowałem, peregrinacja, wycieczka kulturowa, ale to jest jednocześnie zwrócenie uwagi na. Ogrom znaczeniowy symboliki, tak? mhm. że, że to, na tych przykładach, nawet które tutaj były pokazane, czy to w Wenecji, tak. czy, to, czy to w Wersalu, czy, czy, to, czy to w Stambule, że tam każdy szczegół prawda, był bardzo dokładnie przemyślany i nic nie ma tam przypadkowego. To, to jest coś, do czego Was zachęcam, jak będziecie zwiedzać. Oczywiście najpierw <coughs> wirtualnie jesteśmy w cyfrowej szkole, jesteśmy w ramach projektu mm -hmm. Cyfrowa Szkoła, ale taka wycieczka wirtualna może być tylko zachętą, żeby tam rzeczywiście pojechać, prawda? Tak, jak najbardziej. I y, odnosząc się do, do tego, przepraszam. <coughs> odnosząc się do tego, co pan profesor powiedział, to jest taki, taki smutek. On mnie dotyczy też. Jak byłem pierwszy, drugi, piąty raz w Wersalu, to dopóki tak jakby tego wszystkiego się nie nauczyłem, to chodziłem i zwiedzałem. I tak my wszyscy robimy, że chodzimy, zwiedzamy, a ładne płótno tu, a ładne płótno tu, a tutaj plafon. A już tam. później jesteśmy znużeni tym, tak? Jesteśmy tego jest znużeni. Tyle. Ale w tamtych czasach to funkcjonowało naprawdę jak media. To znaczy, kiedy człowiek zwiedzał, chociażby był pierwszy raz, to on widzi te symbole. Król Słońce nie jest pokazywany tylko jak król słońce. Tam są odwołania do mitologii, są odwołania do innych wielkich postaci z historii i tak dalej, tak dalej. My tego musimy przeczytać, żeby tak jakby to odczytać całą całą tą tak jakby ten projekt artystyczny, i polityczny danego, danego pomieszczenia. Natomiast oni mieli potrafili to tak jak robić, jak my dzisiaj telewizję włączamy i rozumiemy o co chodzi, nie? Mhm to jest inna epoka po prostu i te media wtedy koncentrowały się w, na, w pałacach, albo na przykład też oczywiście w kościołach, w świątyniach, w innych miejscach. Mm -hmm. Spoglądam na ekran, czy są pytania kolejne? No nie widzę kolejnych pytań, więc Panie Profesorze, raz jeszcze drogi Macieju, serdecznie dziękuję Tobie tutaj za to, że tak pięknie nam opowiedziałeś o tych rezydencjach w Ładze, a jednocześnie opowiedziałeś nam o Ustrojach politycznych. Mam nadzieję, że to nie było ostatnie spotkanie, że będzie jeszcze okazja kiedyś się spotkać przy innym, jakimś ciekawym, niezwykle ciekawym temacie. Państwu też bardzo serdecznie dziękuję. Serdecznie pozdrawiam pana dyrektora Piotra Waśkę, który w tej chwili no, jest na rekonwalescencji, także tutaj wszyscy pamiętamy o panu dyrektorze i trzymamy kciuki, żeby jak najszybciej pan tutaj do nas wrócił i żebyśmy mogli taka jest tutaj tradycja, drogi Macieju że po takim wykładzie pan dyrektor zawsze zapraszał na kawę, mhm. żebyśmy mogli sobie dalej pójść i porozmawiać, bo to jest wtedy najczęściej ciąg dalszy wykładu. Więc serdecznie pozdrawiamy. Państwu bardzo dziękuję i już w tym momencie zapraszam na wykład kolejny za dwa tygodnie. Yy, tym razem będzie gościł profesor Tadeusz Janicki, profesor kieruje zakładem historii gospodarczej. Przeniesiemy się yy, w świat refleksji, yy, który dotyczy epoki industrialnej, mhm. a konkretnie co nam dała epoka industrialna. To będzie za dwa tygodnie, później w kwietniu. Dwa wykłady matematyków. Tak, troszeczkę zmienimy tutaj spojrzenie, no bo humaniści oczywiście tutaj troszeczkę dominują, ale również dla Państwa przygotowałem dwóch wykładowców, którzy no, sprowadzą nas na troszkę inno, inne pole refleksji. I na sam koniec już dzisiaj to zapowiadam, 20 kwietnia i to będzie finał finałów. Tej czwartej edycji y, będzie gościł y, u nas pan marszałek Marek Woźniak. I porozmawiamy sobie o tym, czym się w ogóle zajmuje marszałek, jakie są zadania y, y, samorządu y, y, właśnie. Województwa Wielkopolskiego, yy, co to są fundusze europejskie. Także już dzisiaj szykujcie pytania, bo to będzie znowu na żywo, będziecie mogli zadawać szereg pytań. Ale na razie panu profesorowi bardzo dziękuję. Ja również bardzo, bardzo państwu dziękuję. Za, za to, że byliście, że zechcieliście wysłuchać tego wykładu. Bardzo serdecznie Was pozdrawiam. E, życzę też dużo zdrowia i codziennego uśmiechu. No, oczywiście, na ręce Pana Profesora jeszcze raz wielkie, ogromne podziękowania za to, że mogłem e, uczestniczyć w takim, no. Bardzo, bardzo technicznie to państwo od razu mówię, że to robi na mnie wielkie wrażenie. W takim miejscu, jak tutaj jestem, to jeszcze nigdy nie występowałem i to jest rzeczywiście bardzo, bardzo ciekawa inicjatywa. Świetnie, że jesteście państwo tutaj niejako z nami. Wszystkiego dobrego. Nic dodać, nic ująć. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Do widzenia.